Dlaczego Kamel nie był w stanie dłużej trzymać języka za zębami? Czy nareszcie wiemy, co ze ślubem? Jako komentarz powiem, że Tomek Kamel jest znany z tego, że nie eksponuje swojego życia prywatnego w mediach. Niedawno zdecydował się jednak na wyjątek na Instagramie. Popularny prezenter odpowiadał niezwykle szczerze na zadawane przez fanów pytania. Pojawiło się wręcz kilka perełek. Tomasz od czasu zakończenia wieloletniego związku z Katarzyną niezgodą rzadko dzieli się szczegółami swojego życia osobistego. Kiedy więc zorganizował serię odpowiedzi na pytania fanów na Instagramie, wielu z nich chciało wiedzieć, kiedy popularny prezenter się ustatkuje. Na jedno z pytań na ten właśnie temat Tomasz odpowiedział wprost, czyli kiedy skończę z hulaszczym trybem życia: Nigdy, bo go nigdy nie zacząłem. A jeśli chodzi o kwestie matrymonialne, nie zanosi się. Romans Kamela i Krzan w pytaniu na śniadanie? Niektórzy z widzów postanowili też dociekać, czy między Kamelem a Izabelą Krzan, z którą współprowadzi pytanie na śniadanie, przypadkiem coś nie iskrzy. Odpowiedź prezentera była jednoznaczna. Kocham z nią pracować. Kocham się z nią wygłupiać. Kocham z nią gadać. Za resztę odpowiada, Dominik odpisał Kamel, wskazując na Dominika Kowalskiego, który jest partnerem życiowym Izy. Fani, mający więc nadzieję na jakieś wielkie i zaskakujące wyznanie, musieli niestety obejść się smakiem. Głośny związek Tomka Kamela z Katarzyną Niezgodą. Zakończyło się niezłą aferą. Nie sposób nie przypomnieć w tym miejscu głośnego związku Tomasza z Katarzyną Niezgodą. Oboje przez 10 lat byli nierozłączni. A ich miłość stała się tematem wielu artykułów w prasie kolorowej. Byli już nawet po zaręczynach, ale do ślubu ostatecznie nie doszło. Wybuchła wokół wydarzenia afera, zakończyła się dla obojga niewesoło. Co się stało, że tak dopasowana do siebie para nagle postanowiła zerwać relacje? Niezgoda miała przelać na rachunek spółki prezentera TVP 10 milionów złotych, co wyszło na jaw po audycie banku. Oboje stracili wtedy pracę i dopiero po umorzeniu sprawy zyskali nowe posady, to był jeden z ważniejszych ciosów dla ich związku. W mediach został powszechnie zapamiętany jako Camel Gate. Kolejny konflikt interesów wybuchł z powodu różnych wizji wspólnej przyszłości i założenia rodziny. Tomasz podobno nie był jeszcze gotowy na dziecko, a Kasia zaczęła nalegać ze względu na wiek. Ostatecznie para się rozstała. Miłosne historie Tomasza Kammela zawsze wzbudzały zainteresowanie mediów i fanów. Konferencjer jednak pilnuje swojej prywatności jak oka w głowie. Dziękuję, że jesteś. Trzymaj się i do usłyszenia.